Cześć Przemek. Cześć. Kupę lat. Kupę lat. W takim 400 czy 500 konnym ciągniku to się siedzi jak sołtys. I tu nie ma czegoś takiego jak niedotlenienie. I tu jedziemy na takie pola, jedna z pól bardziej pagórkowatych w gospodarstwie, bo koło domu mamy pola równe, no ale na tych polach to mniej widać. Tam tylko tyle widać, że nie ma jakichkolwiek zastoisk, ale na polach tutaj, gdzie tu widzimy ta prawdziwa już początek roztocza, można powiedzieć, że to jest takie północno-wschodnie roztocze, no może do roztocza jeszcze mamy ze 30 km, ale to już jest prawie roztocze. Z bardzo ładnymi krajobrazami malowniczymi. Oko można napaść, ale, no można, po prostu, ale na tych polach jest tutaj zawsze ciężko. W maju jest po prostu przepięknie. Jest przepięknie. Tu się zaraz na następnym pagórku zatrzymamy. Ale czuję się jakbym był w górach, naprawdę. No, na przedgórzu. Tak, tutaj mamy kotlinę kłodzką plus, ale tam w kotlinie to chociaż trochę jest takich wypłaszczeń. A tutaj tych wypłaszczeń nie ma. Ale tu widzę już takich... w dołku coś tu się dzieje. No w dołku, ale to u sąsiada. Tutaj jest sąsiada, który orze. Wyżej jest drugiego sąsiada, który nie orze. I to jest ta różnica. Tam byliśmy na rędzinie. Tu jesteśmy na lesie. Tutaj tak samo widzimy jak tam, jak mamy tę glebę zwierconą. O, i od razu mamy... Pracownicy są. Taka pani na sam pracuje. Początek. Proszę popatrz jak tu jest, właśnie. Jakie są ile tu jest otworów. No. I cały czas powtarzam, że to jest zrobione w ciągu 3 tygodni po zasianiu, bo była ziemia zerwana. Ale przy tej uprawie nie zniszczyliśmy. To się dało szybko odbudować, ale tu możemy sobie robić lunetę z otworów i tu nie ma czegoś takiego, co cały czas powtarzam, w mokro jak niedotlenienie, a w sucho te korzenie sięgają. Myśmy robimy odkrywki, to korzenie mamy pszenicy do 1,5 metra. Jak doliczymy dzisiejszej w nocy deszcz, to nam spadło już 110 mm i te 110 mm ta ziemia się nam rozrywa. Nie ma tego czegoś takiego jak... O, proszę popatrzeć. To wszystko się rozpada. To nie ma czegoś takiego jak glina na cegłę. Tu jeszcze widać przy takiej wilgoci, że jeszcze jakaś tam ta struktura jest. No i widzę, że też głębokość siewu w granicach? No, dwa centymetry, proszę. Miejsca startuje. O, nie? Właśnie. To jest mniej więcej ten. Tu nie ma tego białego odcinka, na którym mamy potem kupę chorób grzybowych, no ale to też się kłania siewnik, który się da bardzo płytko ustawić. I on bardzo ładnie nam tu posieje. No, ale w Twoich warunkach jest jeszcze jedna rzecz, jest bardzo ważna, też kopiowanie terenu, kopiowanie, dopasowanie szyny wysiewającej. No, przy takich terenach, przy takich terenach to jest bardzo ważne. Proszę popatrzeć, tu jest jakieś 2 centymetry zasiane i można powiedzieć, że już jest trochę białego, nie? No. A tu jest z 1,5 centymetra i ten odcinek, na którym nam te choroby podstawy źdźbła zaczynają atakować, taki bezbronny, jest bardzo, bardzo krótki. Roślina ma 3 tygodnie, tak? O, tu jest jakie, więcej nie ma. No. No po prostu i korzeń, taki, którego nie urwałem, ma z 10 cm już. Dobre. No to jest 26 września siane, a dzisiaj jest 14. No, to jest akurat 3 tygodnie. I tu jest 160 siane na hektar. 160 kg. 160, ale... na płaskich siejemy mniej, ale tu są takie zbocza, takie góry, te 10 kilo dokładamy, bo to nie ma co też przesadzać w żadną stronę. Także widzisz, to się sprawdza i w sucho, i w mokro. I mamy różnicę. No to widać po samej drodze, gdzie jest ubite.
no, i już mamy wyryte, no spływa, wyryte ślady. Ale tak? Tu popatrz na tamtym polu, jak płynie, aha, a tutaj nic. I dzisiaj wprowadzenie tych wąskich redlic to powoduje, że my tej struktury nie niszczymy. Pięknie po prostu. Po jednej stronie w dołku stoi woda, a po drugiej no, stronie tej wody i, nie ma. I teraz ile tu jest niżej i no, o ile większe zlewisko. Ile więcej wody tam powinno być. Tak, i tutaj powinno stać jezioro. Czyli generalnie warstwa próżna została... Tak, bez pługa. Eliminowana, bez pługa. Bez pługa. No. Ale faktycznie po prostu. Tu trzeba by było zrobić zdjęcia nocą, jak one wszystkie wychodzą. Tak, tak. Ile ich jest. No ale to widać no, w każdej bryle, ile tego, ile. No ale tak jak mówię, jak to jest zimno, zwiercone. Nie? Jest zimno, więc one faktycznie też idą tam, gdzie cieplej. Wiesz co, jest tak zimno, że chodźmy pod dach. Jedziemy do gospodarstwa. Bo mnie też już zaczyna. Jedziemy do gospodarstwa, pokażę ci resztę. Dzisiaj są takie czasy, że można nie wychodzić z domu, a oprowadzić kogoś po gospodarstwie. Ale muszę ci powiedzieć, że to wszystko, co zobaczyłem, jest niewiarygodne. Chodź do biura, to ci pokażę teraz, jak to wygląda na wizji. No, chętnie to zobaczę. No, mówisz o historii, jak zaczynaliśmy, to popatrz ile lat temu. Tutaj już mamy nową wersję, mm-hmm, ale zaczynaliśmy z tego. Zaczynaliśmy od tego. Zaczynaliśmy od tego, robiliśmy od doświadczeń. I początki to jest 98, gdzieś tam do 2000 roku. Po 2000 roku już gospodarstwo przechodziło na uprawę uproszczoną. W szóstym czy w siódmym roku dojechał do nas ten terasem, ta stara wersja. No i zaczęło się już w miarę poprawna uprawa. Później przyszedł gdzieś w dziewiątym, weszło synchro, bo wcześniej dorabialiśmy się na swojej trzybelkowej takiej wersji. Ale to już było 5 metrów, nie? Już przeszliśmy z tej, to co mówiliśmy, z tej wersji 3-metrowych na synchro 5-metrowe, no i na terasema, to już było wielkie coś, na terasema 6-metrowego i też wahaliśmy się, czy kupić 4-metrowego, czy 6, ale no, że ten progres cały czas w gospodarstwie jest do 6-metrowego. No i się wydawało, że ten 6-metrowy to już nam starczy na całe życie. No i widzimy, że on się fizycznie nie zużywa, ale już wielkością to zaczyna nam się zaczyna zużywać. Brakować. I musimy znowu jeszcze wzroki zmieniać. Tak jak talerzówkę przeszliśmy przez wersję 3-metrową, 4-metrową, 5-metrową, po 6-metrową. No dzisiaj już na 8-metrowej. O tutaj mamy tą wersję jeszcze 5-metrową. Także że ta historia... Historia się rozwija cały czas. Rozwija i ona idzie coraz szerzej. Idzie coraz szerzej. No, popatrz na jakich skłonach no, pracujemy. A tu już mamy 6. Mm-hmm. A tutaj robiliśmy, kiedyś jeszcze była taka opcja siewnika zbożowo-kukurydzianego. Aha. No i to pamiętam. Ja nie wiem, czy ja nie siedzę za kierownicą. Ty byłeś wtedy, to było kupę lat temu. No to owoc tego doświadczenia. No wszystko wychodziło w miarę poprawnie. I teraz no przecież już gospodarstwo się rozwinęło, rozwinęły się też szerokością. Potem przeszliśmy na synkro 5-metrowe. I gospodarstwo się rozrasta, firma się rozrasta i wszyscy zmieniamy. Rośniemy razem, można powiedzieć, że rośniemy razem. I jak widać... Ale masz zdjęcia, nawet widzę szukania kukurydzy wtedy, jak żeśmy ją siali. A, tak. Jest. O, tutaj tak rozmierzaliśmy jest. Odległość między tak nasionami. Także... Tu już minęło 6 lat. No 6 lat, wszystko 6 lat, no ale od tego pierwszej talerzówki to jest
2004 rok, to już jest 16, prawie 17 lat. No, myśmy się wtedy poznali. No i to się tak szybko, może nie szybko, najbardziej przykre w tym wszystkim, że my się starzejemy. Historia jak najbardziej, ale tu już jest system uprawy bezpłużnej też. Widać, że to siejemy w takim w słomę na wierzchu i ona się w ogóle nie topi. Tak, to prawda. Uprawiana jest bezpłużnie, nośność gleby jest o wiele większa. I oprócz tej nośności tutaj bardzo wcześnie, to 28 kwietnia wsiadliśmy. I to już wtedy dawało jakieś tam efekty. No i to, co mówię, że potem te wschody były no, w miarę idealne. Robiliśmy przez ileś tam zdjęć, zbieraliśmy plon. Ten plon był ważony, no i tam wychodziło w miarę poprawnie przez te lata. Robiliśmy tam ileś doświadczeń. No właśnie. Doświadczeń polowych. To pamiętam też. Doświadczenia też były takie na początku wąskie, a potem były 6 metrów, tyle ile terasem. Jak szedł w 6-metrowy, to już doświadczenia były 6-metrowe poletka. Wcześniej były 3-metrowe i to wszystko zależy od tego, no, jakimi maszynami się dysponuje. Uprawia. No potem tak. Się taki, o, tu jest właśnie ten mój pierwszy kultywator, który był przed synkro, to był rok produkcji 92. Produkcja własna, tak, garażowa. Garażowa, tak. Produkcja, jak to się mówi, ręczna. Dzisiaj robimy filmy. Wygląda to trochę jak w Teksasie, bo no, nieodłącznym elementem zaczyna być susza. No tak. Ale tutaj mamy jeszcze wersję na testach 10. Kupiliśmy 8, bo w międzyczasie doszedł nam ciągnik 400-konny na pół gąsienicy. No i ta 8 do niego pasuje jak ulał. Mówiłeś cały czas o głębokości. Na jakiej głębokości tutaj pracujesz? No tutaj widać, że tu nie za głęboko. Uprawy pożniwne to są uprawy takie ultrapłytkie, żeby jak najszybciej powschodziły nam samosiewy zbóż na takim polu, jakieś tam chwasty. I najważniejsza rzecz, żeby to zrobić jak najszybciej po kombajnie, żeby odciąć parowanie. No tutaj to jest trochę przesada, bo tu nie ma czego odcinać, jest tak sucho, ale też żeby to się rzadko o tym mówi, ale żeby te słomę zaszczepić tymi bakteriami, które są w glebie, no i żeby te drzewnice moje kochane miały trochę niżej, trochę bliżej do tej słomy, bo drzewnice jak po drzewach, po źdźbłach nie chodzą. I jeśli się to ściernisko przewróci i lepiej zrobić dwa razy płytko niż raz głęboko, no i dlatego szukaliśmy talerzówki, która bardzo dobrze kopiuje. Zresztą wszystkie maszyny dzisiaj muszą bardzo dobrze kopiować pole. I no, szczególnie tutaj w twoim terenie, nie? No i na naszym takim pagórkowatym terenie. A maszyna, jak widzimy, pomimo i ciągnik, i talerzówka, pomimo swojej gabarytów, jest bardzo zwrotna, zawraca na pierwszym przejeździe, nie musimy co drugi przejazd robić. Też się nie mówi o tym, że ten co trzeci przejazd, jeśli jeździmy, to dodatkowo te uwrocie ugniatamy. Jeśli zawracamy na raz tak zwane, to też te uwrocia są o wiele mniej ugniecione. Mniej ugniecione, no tak. Szczególnie przy takich dużych pojazdach. Jak oglądam ten film, to przypomina mi się amerykański film Znikający punkt. Jak tam po pustyni jedzie samochodem, a tutaj też tak wygląda, no trochę to kosmicznie. Ale popatrzmy, jak to można, no tutaj akurat nie ma zdjęć z profilu, że widzielibyśmy, że to jednak płytko, to nie musi być zakopane nie wiadomo jak, szczególnie w tym pierwszym okresie. Później przejeżdża się kultywatorem,
Najlepiej na gęsiostópce w drugim przejeździe, bo kasujemy myszy i wszystkie gniazda, nornic, myszy, kultywator na gęsiostópce na te tam 10 centymetrów po pierwszym deszczu. I to wystarcza na to, żeby skasować myszy? No w większości tak, no wszystkich nigdy nie skasujemy, zresztą no, nie byłoby bioróżnorodności, jakbyśmy wszystkie... No, ale trzeba się też dzielić troszeczkę z tą przyrodą. No, tak? Chłop żywemu nie przepuści, no, ale... Nie, ale podzielić się trzeba. Ale podzielić się trzeba. Cała uprawa to jest ważna, nie ma żadnego ogniwa, które jest w tym nieważne. Nie gospodarujemy sami, trzeba je karmić. Popatrzcie, ile tu jest jedzenia dla nich, ile tu jest resztek. I szczególnie, tu bym jeszcze rolników przestrzegał przed jedną rzeczą. Recenzentem u mnie jest kombajn. Tak, on wydaje opinię. Pisze plon.